Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, cieszę się, że jesteśmy na Stadionie Narodowym i możemy na niego wejść, bo to oznacza, że liczba chorych jest w Polsce dużo mniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu. I jednocześnie cieszę się, że jestem w takim składzie, bo jest ze mną grupa parlamentarzystek i parlamentarzystów Lewicy, senator i grupa posłów, którzy zawodowo, ale i programowo zajmują się zagadnieniami dotyczącymi służby zdrowia. Ten raport powstał dzięki zaangażowaniu każdego z moich koleżanek i kolegów i serdecznie wszystkim dziękuję. Ale jesteśmy tutaj, Szanowni Państwo, dlatego że ten ostatni rok, a w zasadzie półtora roku, to nie jest czas, o którym możemy powiedzieć, że to był czas wolny od błędów, ale też w którym nie było sukcesów. Kilka miesięcy temu Lewica zapowiedziała, że chce przygotować materiał, dokument, sprawozdanie, analizę, raport, który będzie wskazywał, jak władza w Polsce przez ostatnie półtora roku zachowywała się, odpowiadając na jeden z największych kataklizmów, jaki spotkał ludzkość w ostatnich 100 latach. Chcieliśmy znaleźć odpowiedzi, dlaczego czasami było tak źle, że trzeba było zamykać oczy z przykrością, patrząc, jak nieudolnie działa polska służba zdrowia. I dlaczego czasami było tak dobrze, że inne państwa się mogły od nas uczyć. Zatem przygotowanie tego raportu, Szanowni Państwo, Polska w pandemii, to jest obraz rzeczywisty, jak w Polsce władza radziła sobie z pandemią, który pokazuje dobre i złe strony czasu COVID-u. Podkreślam czasu COVID-u, bo Polska w pandemii to nie jest Polska po pandemii. Dzisiaj nie jesteśmy już po pandemii. Jesteśmy w trakcie pandemii i jesteśmy przed odpowiedzią, czy będzie czwarta fala, czy będziemy mieli kolejny lockdown, jak wyszczepić większą część społeczeństwa niż dotychczas, co zrobić, żeby uniknąć błędów z wiosny 2020 roku, jesieni 2020 roku i w końcu wiosny 2021 roku. O tym raporcie możemy powiedzieć wiele i pewnie za chwilę Państwo usłyszycie szczegółowe rekomendacje dotyczące tego raportu. Ale na pewno trzeba powiedzieć o tym, że Polska przez ostatnie półtora roku, społeczeństwo polskie chorowało na COVID, ale polska władza chorowała na niekompetencje, nieudolność i przede wszystkim na irracjonalną głupotę. Bo głupotę trzeba nazywać po imieniu. Są sprawy, które po prostu elektryzują, kiedy czyta się raport, widząc, jak wiele zaniedbań było na wielu liniach odpowiedzialności za państwo w czasie COVID-u. I nie dotyczy tylko obszarów służby zdrowia, ale również gospodarki i takiego społecznego, odpowiedzialnego myślenia o państwie. O tym jest ten raport i Polska w pandemii, oby było ostatnim raportem, który będzie Lewica musiała publikować, bo ta biała księga plusów i minusów ostatnich miesięcy powinna być mapą drogową dla polskiego rządu, czego nie robić i jak się zachowywać, żeby nie było czwartej fali i kolejnego lockdownu. Polska niestety przez ostatnie miesiące i lata udowodniła, że ważniejsza z perspektywy rządu jest odpowiedzialność polityki PR-u politycznego niż odpowiedzialność za obywateli, ale również pracowników służby zdrowia i wielu sektorów, które na pandemii ucierpiały. O tym, że będziemy mieli pandemię, pierwszy raz usłyszeliśmy na przełomie grudnia i stycznia 2019-2020. Przez 3 miesiące nie udało się przygotować Polski w taki sposób, żebyśmy mieli świadomość, że maseczek, respiratorów, sprzętu medycznego nie brakuje. Minęło 1,5 roku i gdybyście dzisiaj Państwo mieli odpowiedzieć na pytanie, czy po tych 16-18 miesiącach, w zależności jak będziemy to liczyli, jesteśmy w lepszym miejscu, to mamy doświadczeń więcej, ale mniej odpowiedzi na kluczowe pytania, co zrobić, żeby nie było kolejnych problemów pandemicznych. Polska lipca 2021 roku to jest Polska, która może uniknąć problemów kolejnych fal covidowych. Ale odpowiedzialność rządu nie może być odpowiedzialnością ministrów, którzy wysyłają do siebie maile, mówiąc, co zrobić, żeby społeczeństwo nas dobrze oceniało, a nie zastanawiają się, co zrobić, żeby nie zapełnić szpitali. W 2022 roku będziemy pewnie podsumowali to, mówiąc, mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych fal. Ale dzisiaj, kiedy cały świat
zastanawia się, co dalej z koronawirusem, w Polsce musimy też odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy ten rząd, rząd Mateusza Morawieckiego z ministrami Niedzielskim, który dzisiaj pełni swoją funkcję, ale też swoim poprzednikiem, stanęli na wysokości zadania. Odpowiedzialność za polską pandemię spoczywa w rękach dwóch instytucji państwa. Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów. Bez względu, kto by był premierem i bez względu, kto by był ministrem zdrowia, musimy powiedzieć, że to ci politycy, ci urzędnicy państwa, te najważniejsze osoby ponoszą odpowiedzialność i powinny umieć stanąć przed opinią publiczną i odpowiedzieć na ten raport. Ten raport to jest zarzut niekompetencji, braku odpowiedzialnego zarządzania i odpowiedzialności za każdą nadmiarową śmierć w Polsce. O tym nie możemy zapomnieć i Lewica, jeżeli będzie trzeba, przygotuje kolejny taki raport, żeby pokazywać, co złego i co niedobrego się stało, a co dobrego się wydarzyło i z czego można korzystać. Dziękuję bardzo.